Witajcie drodzy kochani. Chciałem opowiedzieć kilka słów na temat, jak pobierać pranę z natury na wakacjach. Otóż na wakacjach możemy udać się w wysokie góry. Możemy położyć się bezpośrednio na ziemi, na lawie czy na skałach i po prostu trwać na nich jakieś 40 minut. Osoby, które po prostu im jest niewygodnie, mogą położyć sobie bardzo cieniutki koc wełniany na skały, czy na lawie, czy jesteście na wyspie wulkanicznej, możecie położyć ten koc na lawie bezpośrednio lub na skałach i po prostu położyć się ciałem, brzuchem zwróconym w dół i po kilku minutach, 15-20 minutach, położyć się na plecy na tym samym kocu wełnianym, tak żeby ciało przylegało dokładnie do powierzchni ziemi. To jest jeden ze sposobów, żeby pobrać pranę, która przechodzi przez cieniutki koc. Dodam, że koc najlepiej, jeżeli by był wełniany, wówczas ta prana łatwo przez niego przechodzi i dochodzi do naszego organizmu. Jak również nie polecam grubych plastikowych ubrań, ani koców plastikowych, syntetycznych, ponieważ jeżeli jest to cienka warstwa, która nas jakby separuje od powierzchni ziemi, ta prana jeszcze przejdzie. Jeżeli to jest jakiś gruby koc z materiałem syntetycznym, no niestety ta energia nie dojdzie do naszego ciała. Nie polecam spania w namiotach, ponieważ namiot ma podłogę plastikową, także separuje nas jakby od kontaktu z naturą. Także po prostu polecam kontakt z naturą w tym sensie, że też można obejmować drzewa, można kłaść się bezpośrednio na powierzchni morza, na powierzchni jeziora, czy jeżeli ktoś ma dostęp do oceanu, może położyć się na powierzchni oceanu i po prostu sobie tak zacząć pływać. Dzięki temu energia, która jest w wodzie, która jest w oceanie, czy w morzu, czy w jeziorze, wejdzie do organizmu i odżywi nas pranicznie, nasz cały organizm. Jeszcze takim systemem, który was jakby doenergetyzuje, rozładuje wszystkie negatywne energie, jest chodzenie na bosaka. Polecam, jeżeli tylko macie okazję, jeżeli tylko jesteście gdzieś na jakiejś piaszczystej plaży, albo możecie zakopać wasze ciało w piasku, może to być piasek, żwir, taki jak w Polsce nad Bałtykiem, lub może to być też piasek wulkaniczny, jak tutaj na przykład w przypadku Teneryfy. Zakopanie w piasku po prostu jakby uziemi wszystkie negatywne energie, które macie w sobie, rozładuje waszą energetykę i po prostu pobierzecie energię pranę. Pobierzecie energię pranę ze środowiska naturalnego, czyli po prostu z tego piasku. Również takim systemem, który ładuje nas praną, to jest oddychanie głęboko w czystym lesie. Po prostu jeżeli jesteście w lesie, spróbujcie zrobić pranayama, czyli oddychanie przez dziurki nosowe. Tak mniej więcej 5-6 razy zróbcie sobie pranayama i dzięki temu pranayama po prostu wasze ciało nasyci się praną, nasyci się energią witalną i będziecie się czuć o wiele, wiele lepiej. Jeżeli się tyczy temat obejmowania drzew, no to wówczas bym proponował, żebyście obejmowali kilka różnych drzew. Może to być 7, 8, 10 drzew, które po jakieś 5 minut na każde drzewo po prostu poprosicie każde drzewo, żeby podzieliło się z wami energią, bioaurą. I wówczas dzięki temu, że prosicie to drzewo, żeby się podzieliło bioaurą z wami, no to drzewo oczywiście się podzieli bioaurą, dzięki czemu po prostu będziecie mieli o wiele więcej prany, o wiele więcej energii, jak normalnie mieszkając w bloku, w betonowych konstrukcjach. Także drodzy kochani, polecam wam właśnie na wakacjach jak najbardziej mieć kontakt z naturą. Jak najbardziej mieć kontakt z wodą, która przede wszystkim słoną, która jakby oczyści was również pod względem duchowym, ponieważ woda, która jest słona, ma właściwości oczyszczające z wszelkiego rodzaju bytów negatywnych, jakichś negatywnych wibracji. Ta woda po prostu spowoduje to, że po wykąpaniu się w tej wodzie wyjdziecie po prostu jakby oczyszczeni z tych wszelkich złych wibracji, z wszelkich złych duchów, z wszelkich złych jakichś podłączeń. Także szczególnie polecam kąpanie w wodzie solonej, czyli Bałtyk, ocean, no może być jakiekolwiek inne morze, które jest słone. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki do harmonizowania struktur wody. To są właśnie te podkładki.
I to są odpromienniki aronit, które są różnego typu, na dom i osobiste. Możecie je zakupić na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.